Jedno auto za drugim lądowało w rowie. W środku było troje dzieci. Dwa samochody wypadły z drogi w miejscowości Zabiele, województwo lubelskie, w gminie Stoczek Łukowski. Nie żyje 67-letni kierowca Land Rovera, który rozbił pojazd na stojącym już w rowie Seacie. Wcześniej wjechała do niego 40-latka, wioząc troje swoich dzieci. Tragiczny wypadek wydarzył się we wtorek na drodze w powiecie łukowskim. W miejscowości Zabiele o poranku z jezdni wypadł Seat prowadzony przez 40-latkę z gminy Stoczek Łukowski. Kobieta wiozła w aucie troje dzieci. Policjant przekazał też, że kobieta i jadące z nią dzieci nie doznały obrażeń ciała. Po wypadku zabrano ich z miejsca zdarzenia, jednak niedługo potem doszło do tragedii. Stoczek Łukowski. Tragiczny wypadek, dwa auta w rowie. Po kilku minutach jadący tą samą drogą Land Roverem 67-latek, prawdopodobnie wpadł w poślizg i po zjechaniu z jezdni uderzył w drzewo i dachował, upadając na stojącego w rowie Seata. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł w szpitalu, przekazał w komunikacie ASP. Sztuka. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Ranna w wypadku została jego 67-letnia żona. Mundurowi przypominają, że zimowa aura na drogach w listopadzie wymaga od kierowców wzmożonej uwagi i ostrożności. Przy takich warunkach koła szybko tracą przyczepność. Wykonywanie wszelkich manewrów w taką pogodę, wyprzedzania, wymijania, wchodzenia w zakręt, może skończyć się tragicznie. Starajmy się przewidywać zagrożenia. Sytuacja na drodze bywa dynamiczna i mogą wystąpić okoliczności, w których konieczna jest szybka reakcja. Wówczas nadmierna prędkość może być jednym z czynników mających wpływ na utratę kontroli nad pojazdem, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych, podsumował Marcin Józwik.